Hej kochani, wracamy do Alan Wake, kontynuujemy dalej podróż pieszo, a może za chwilę i samochodem do Caludron Lake, tam gdzie się wszystkie zaczęły nasze nieszczęścia. Zobaczmy co mamy, 12 naboi, bo tutaj akurat przeszliśmy przez dosyć ciężką tutaj, ten ciężki tunel, ale nam się jakoś udało, ledwo, ledwo, w poprzednim odcinku. No i chyba będziemy mogli wsiąść w samochód i dalej podróżować już autem, jak to się mówi. Ale wpierw zobaczmy. Okej, to już jest lepiej. No i co? I nie ma na co zwlekać, tylko jedziemy. Mam nadzieję, że niedługo Alanowi uda się rozwiązać tą zagadkę tego przeklętego miejsca. Wrum, 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 wrum. Na razie jest spoko. Siły nieczyste pozwalają nam podróżować. Teraz pytanie zasadnicze. Czy tu na górę, czy się przedzieramy? Na górę. Wjedźmy tutaj. Wow, tu jest światło, więc jest okej. Aha, dobra, to był dobry chyba wybór. Nawet bardzo dobry mi się wydaje, no bo co? No bo tutaj widziałem jakąś strzałkę. Strzałki oznaczają skrzynia. W skrzyniach są dobre rzeczy. Jest. Gdzie jesteś, skrzynko? Jest. Super. Zerknijmy do środka. Kurde. Aś ty. Tu ilu tu ich jest? Ilu tu ich jest? What the fuck? Shit! Dostanę w dupę. Gdzie jesteście? Kurde, bateria. No. Właśnie. Cholera. No, się połakomiłem na skrzynkę. A, was zaraz załatwię, sukinkoty. Zaskoczyli mnie trochę. Spieprzaj. Dobra. Macie. Dobra. Mam nadzieję, że było warto. Mam nadzieję, że było warto poświęcić baterię. Było warto, ponieważ mamy 3 race, 2 granaty. No i jest ok. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu? Czytaj. Zaraz. Co mam czytać? Wszyscy odwiedzający muszą udać się do kierownika. Przed wejściem każdy musi podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w razie wypadku. Jeśli szukasz konkretnej części, zapytaj o nią. Części weź je sam, wymontowuje się własnymi narzędziami. Noś odzież ochronną. Uwaga, stosy mogą się przewracać. Ryzyko wypadków. No. Ciekawe ostrzeżenie. Zaraz zobaczymy, czy tak jest. Ach, no. Jest ok. Co tu idzie? Kurde, granat. Musiałem niestety wykorzystać. Nie wiem, co lepsze. Nie mam amunicji do tego. Więc nie. To chcę. Dobra. Musiałem wykorzystać granat, kochani, bo już tutaj widziałem, już witałem się z chórem anielskim. Bardzo, bardzo blisko byłem śmierci, więc musiałem to wykorzystać. No ale cóż, przynajmniej zginęło dwóch dziadów. Dobra.
Bateryjki są, jest ok. Czyżby tędy? No, sprawdźmy. Sprawdźmy pięterko, jak to się mówi. Aha, dobra, bo to musiałem otworzyć sobie bramę dla samochodu. Nie będziemy marnować amunicji. Coś tu chodzi. Coś tu chodzi. Słyszycie? Ja słyszę. To chyba nie koniec jeszcze. O, racę mam, spoko. Tam na dole chyba łażą jakieś sukinkoty. Ale to zaraz. Zaraz z nimi się rozprawimy. Wszystko wziąłem. A tutaj? Co nas czeka na dole, to jest pytanie. Tu ptusie jakieś tam łażą. Bo słuchać ich nawet tutaj. I chyba wykorzystałem po prostu na nich racę. A może nie? Bo to jest tylko jeden, pojedynczy gagatek, więc bez przesady. Dobra. Szkoda by było racy, prawda? No. Poszedł do piachu. Może wyjdziemy sobie tędy? Nie, nie wyjdziemy. No to dobra. Wracamy, bo tam się otworzyła nam brama. No i możemy wziąć samochód, myślę. To będzie dobry pomysł. I jedziemy dalej. Tego pick-upa niebieskiego dla odmiany z plandeką. Oho, oho, takie buty też. Dobra, chodź. Cofniemy się. O, spokojnie, spokojnie. Przesmalić ich trochę światłem. I jebu. O, to twardy jakiś. Ten z tych twardszych. Za mało się rozpędziłem. Aż tam go. Porachowałem mu kości. Dobra. Bujaj. Okej. Tam coś się pali, kurczę. What the hell? No nie mówcie mi nawet, że taki numer mnie czeka. Takie numery mnie czekają. Oho. Jak to opanują siły nieczyste, to będę miał przechlapane. Co tam jest? A tam termos jakiś chyba. Nie wiem czy to jest. Wow. Jak jesteśmy na jakiejś dziąkarni, jak to mówią w Stanach. Czyli na złomowisku samochodów. Co ja mam tutaj zrobić? Zobaczmy. I had to get the container out of my way. There had to be a way to power up the container lift. Aha. Aha, no dobra. Takie coś. Kontener przeszkadza. Tylko teraz pytanie, jak go tutaj jak uruchomić tę windę? Ten dźwig, czy cokolwiek. Ale zobaczymy. Tu jest drabinka jakaś. Hop. No z latarką, ale nasz idzie. Oho, następna amunicja. To cieszy. Aha, dobra, tu mam. Dawaj. No dawaj. Poszło. Ale i słyszałem niepokojące odgłosy. Cholera. Dobra. Jak coś, to mam racę w ręku. Racę. Pistolet z racami. Więc powinno być ok. Bo to też czuję zaraz, to nie będzie tak o sobie. Właśnie, kopsiu! Co to było?
Co to było? Zajebiście. Aha. Może już tak łaskawie. Dobra, chyba się udało. Aha, dobra. Chyba. Chciał w nas rzucić, ale niestety nie było mu to dane. Racami rozwaliliśmy ten spychacz. Więc chyba jest okej. A to zaraz czekajcie. No, uruchamiamy. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Wolę z samochodów powsiąść. No i co? Nie. Fuck! Pierdzielaj na drzewo. Czekajcie, czekajcie, o co tu biega? Tu włączyłem, tu jest światło, więc biegniemy. Aha, dobra, chyba tędy, tak? Po prostu. Okej, okej. Ciągle sugestie, żebyśmy jednak... Żebyśmy jednak jechali samochodem. No to jedziemy tym samochodem, okej. GTA 5 i poślizg, yeah. Wejście w zakręt. Uuu! Spokojnie. Dobra, robimy trochę drogi. Tu jest jakiś fajny samochód. Szkoda, że rozwalony. Jest punkt zapisu, w który wjechaliśmy. Usiadamy. Dobra. Blisko, blisko celu mi się wydaje. Nie wsiadaj mi tu. Pójdziemy na piechotę dalej. Chodź, coś tu jeszcze możemy wziąć? Mamy full. 4 naboje w rewolwerze. Nie za wiele. Kiedy powiedziałem Barry mój plan w well-lit room, acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Tak, Alan, dokładnie tak. No i mamy rakietnicę, mamy granaty, więc powinno być okej. Lecimy. Mamy broń przeciwko ciemności. Follow. Follow what? Mam spaść tutaj? What the hell? Dobra. Najwyżej. Okej. Odpalimy racę i się skończy. No i kurczę, co teraz? Pchnij! Aha, aha, aha. Aha, dobra, czekajcie. Reszta się człowiek zmęczy. No to pozostawiane, no dobra. No już dosyć. Stary pick-up. O. Światła. To znaczy, że będzie, że... Ooo, tu coś się szykuje. Lepiej to włączyć. Strzelba powtarzalna. Ciekawe. Bardzo ciekawe nawet, więc coś tu czuję, że będzie się za chwilę działo. I oby tylko światło nie gasło. No, zapraszam do zabawy, pieski. No i co? Ataka? I will never give her to you.
Aż do mnie aż pięściarki przeszły. What the hell? Kurwa. No to nie jaj, no. Jacy farmerzy. No ale twardy. No czemu mi te światła gasną, no? Proszę mi nie gasnąć. Farmerzy, twardzi jak polodowcowy głaz. No dobra. Musimy stawić im czoło. No co mi tu na rewolwer? Rewolwerem to ja sobie mogę. Strzelba. Dobra, na razie tu mam naboje, więc nie będę tej strzelby brał. Jedziemy z tym koksem. Co tutaj? Pustostan, dobra. No zajebiście. Unik. O kurwa. Sporo ich. To oni się żyje? No kurde. Dobra, nie patrz to. What? A żeż w mordę. O kurwa. Sporo ich. Jacy twardzi. O kurwa. Trafię go! Ja pierdzielę. Wracę na wszelki wypadek. Chyba się udało, ale musiałem nieźle kombinować, powiem szczerze. Gdzie ta rakietnica? To najlepsze givera. Aha, tu miałem taką jeszcze możliwość światłem. Ale już nie trzeba. Poradziłem sobie konwencjonalnymi sposobami. I co teraz? Cień, patrzcie jak pada. Fajnie, fajnie. Fajny klimat. Mam jeszcze granaty? Mam, ale spoko. Co znowu? Trzeba to pchać? Dobra. Wszystko pozagradzane. Alright. Jest kartka. Yeah! Dobre. Patrzcie. Się spieprzyło to doszczętnie. No jest, będzie następny etap. Świetnie. Wow, rakietnicę niechcący zużyłem. Ale kolesia w kosmos wysłałem. Ajajajaj, szkoda trochę, nie zauważyłem, że mam akurat rakietnicę. No ale to nic, trudno się mówi. Teraz też już, to bo co, bo nie, to tylko mamy rakietnicę albo pistolet, więc... Aha. Wow. Patrzcie, co się dzieje. Ile wron. Dobra. Zobaczmy. Cóż tutaj mamy ciekawego. O, dobra, to spoko, że nam dają
tyle do rakietnicy pocisków, bo to jest konkretna naprawdę broń. Taka armata, można powiedzieć, przeciwko ciemności. No i na razie może przy niej zostaniemy. Znaczy zaraz... Shit, ale mi się spieprzył. Co jest, co tutaj pika? Co ja mam zrobić? Nie no, ten też jest spiernicza. Chyba musimy iść tej górą, mi się wydaje. Tylko zobaczymy, czy tam jest taka możliwość. Czy dołem? Czy what the hell? O kurcze. Co ja tu mam zrobić? Wagonika? Dobra. Okej, okay, let's do it. Let's go. Jaja. No. No co ja, no to no. Okej, okay, nie było tak źle. Aha. Do widzenia. Czy to cholera, no. Coraz gorzej jest, no. Co to było? Aha. Dobra. Spieprzać. Aha, następne stado leci. Nie ma tak łatwo. No, pchajzesz go. Ależ to kurczę. Ale mam nadzieję, że te wrony nie przylecą. What the hell? No i co? Mam tu skoczyć? Ale spieprzyłem. Ale ale dobrze, że żyję w ogóle. Jaja. Jeszcze raz. Możesz w mordę. Ciekawe co teraz, jak spadłem. Mam dołem iść? Bo tak. Numer. Okej. Okay. Ha. No dobra, lecimy. Skrzynka? O ja 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 ja. Tak, 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 tak. Ładuj, 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 ładuj. 16 amunicji, świetnie. No bo jest, 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 jest. Yes, yes, my darlings, yes. To mi się podoba. No chodź. Znowu coś tam się błyska. Go, 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 go! Okej. Okay. Teraz się udało, ale się opłaciło, spadło. Wow! Rakietnica! Bujać! Bujać, ptaszyska. Piękny strzał. Cały w środek stada. Now what? Tędy? Szybko, szybko, szybko. Nie ma co tutaj zwlekać. Kurde. Nie będziemy rakietnicy marnować. Wow, wow, wow. Aż to trochę spieprzyłem.
Dobra. Cholera. Nie jest dobrze. Coś czuję. Z tobą to sobie poradzę. Bez problemu. Ja ci, ile tych placków. Może się nadziać i życie stracić. No. Dobra. Co, kto jeszcze? Unik. Aha. Ach, mordę. Bujaka. Dobra. Jest safe, spadł. I zobaczymy, gdzieśmy tutaj weszli. Do jakiego paskudztwa znowu. Aha, okej. Na szczęście surowców nam nie brakuje, to zawsze możemy przeżyć jakąś tutaj aferę. No idziemy, lecimy dalej, przedzieramy się przez te jakieś opuszczone domostwa do naszego tutaj domku nad jeziorem. No i mam nadzieję, że zaraz już dojdziemy do niego. Rana. Okej. Nie, spoko. Spoko, klimat jest okej, naprawdę. Trzeba uważać. Wszystko się może zdarzyć, kurwa! Powiedziałem to właśnie. Wow, ale gagatek. Ty skubańcu ty, i do widzenia, ślepa gienia. No ale prosto granatę dostał w ryja ode mnie. A jak, a na dodatek spadła ciężarówka z kosmosu. Więc naprawdę bardzo ciekawie. Z jakimiś krowimi plackami na sobie. Co teraz? Słyszałem ich. Słyszałem! Boom, motherfucker! Aha, twardy jest. Twardy! Ach, to jest sukinka. Ale... jest okej. Okay. Czy my dobrze idziemy? Chyba tak. Zapalmy to cholerstwo, czymkolwiek to jest. Wow, no, to mi się podoba. Save us. O, właśnie odpaliliśmy save'a. Ciekawy pomysł. Żeby odpalić, żeby save'ować. Spoko. Dobra, leć. Albo wiecie co? To, moi drodzy, byłoby na tyle w tym odcinku. Wiem, że jest ciekawie, wiem, że się robi coraz bardziej ciekawie. Ale zostawimy sobie to na kolejną część. Tą naszą ostatnią, mam nadzieję, fazę podróży do Cauldron Lake. To był Nauril Alan Wake. Do zobaczyska niebawem w kolejnej części. See ya!